Piona. Dawaj. No, jak piłka. Tak, jak piłka. Piłka w Cześć, witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku programu Kickoff. To jest magazyn, w którym omawiamy wydarzenia, chciałbym powiedzieć, że ostatniej kolejki, ale poprzednio tych meczów nawarstwiło się tak dużo, że w zasadzie od tamtej pory wydarzyło się mnóstwo ciekawych rzeczy w angielskiej piłce. O nich sobie dzisiaj porozmawiamy w składzie następującym. Marcin Rosłoń, dziennikarz Kanal Plus, komentator, mistrz Polski z Legią Warszawa. Mówili o nim polski Jordan Henderson, zanim Jordan Henderson to wiedział. Nim trafił do Sunderlandu. Nim trafił do Sunderlandu. Steve Bruce przewidział karierę, oczywiście nie Marcina, a Jordana Hendersona. I Jarek Koliński. Dzień dobry. Dziennikarz Przeglądu Sportowego. To nie jest tak, że zapomniałem już, jak Jarek się nazywa, ale panowie, kiedyś byłem w Lidze Plus Extra z Przemkiem Iwańczykiem w struksowych marynarkach Sunset Suits, takiej marki, i Andrzej Swarowski powiedział nas tak. Panowie, gdzie rzucili takie marynary? Więc ja muszę Wam zadać to samo pytanie, czy trochę inne modele, ale kolorystyka i to nie było umówione. Czyje to są barwy? To jest tydzień kraty w Lidlu. Tak w moim jest. Przypadku. Tak? Tydzień kraty w Lidlu? Serio? I tak dalej. Nie, u mnie polska marka. Marcin Londyn? Nie. Nie. Polska marka Medicine. I tak dalej. O kurczę, tutaj... Gry, pciążka, widać, kto jest, po taniości i tak dalej, ale kulturalnie. Nie sposób zacząć naszej dzisiejszej dyskusji od tego, żebym jeszcze powiedział, dlaczego ja tak jestem ubrany. Czyli strój, że tak powiem, który zdarłem żywcem z Frodo Bagginsa, który w filmie Green Street Hooligans bił się z dwumetrowymi gośćmi i stwierdziłem, że jemu już nie będzie potrzebny. Nie było to trudne zadanie. A teraz już przechodzimy do meritum. A mianowicie... Losowanie Ligi Mistrzów. Angielskie zespoły, powiedzieć, że miały trudne losowanie, to nic nie powiedzieć. Kilka bardzo ciekawych spotkań. Manchester City kontra Real Madrid, Atletico kontra Liverpool, RB Leipzig kontra Tottenham i kto mi został jeszcze? Chelsea kontra Bayern. No to tak, poza Tottenhamem, choć i tutaj nie dam głowy, że to jest dobre losowanie. Nie, wszystkie mają trudne, no taka jest prawda. Jarek, mówiłeś tutaj przed programem, że może być taka sytuacja, że żadnej angielskiej drużyny nie zobaczymy w następnej fazie i podtrzymujesz to zdanie na antenie, czy wycofasz się z tego rakiem? Nie wycofam się. Mam takie wrażenie, że jest taka ewentualność. Oby tak się nie stało, bo raz, że kibicujemy angielskim drużynom, a dwa, że nie byłoby o czym gadać, nie byłoby się po co spotykać, a tak to przynajmniej, gdyby chociaż jedna, dwie awansowały, byłoby super, ale takie mam wrażenie, że to losowanie naprawdę nie było sprzyjające, bo ja początkowo, przyznaję, bo nie siedzę na co dzień w lidze niemieckiej, więc jak zobaczyłem sobie, że Tottenham wylosował Leipzig, to mówię, no to lajcik. Włączyło tak? Cię typowe lekceważenie innych lig, a potem nagle się okazuje, że to lider. W Google'ach tabelka i patrzę, lider, najlepsza ofensywa w lidze, druga najlepsza defensywa w lidze. Jest ten Nagelsmann, taki super trener, nowa generacja, młodość, wchodzi do Europy. Być może przyszły trener Tottenhamu by też tak się albo następny trener na pewno, o którym będzie bardzo głośno pracujący w Premier League. Właśnie. No, myślę, jest jeszcze napastnik Timo Werner, też super zawodnik, więc nawet Tottenham nie ma łatwo, a tutaj no, wszystkie te pary naprawdę są na styku i ja nawet taką tezę zaryzykuję drugą dzisiaj, że ten dwumecz z Realem Madryt może zdecydować o przyszłości Pepa Guardioli w Manchesterze City, że gdyby on na tak wczesnym etapie z Ligi Mistrzów odpadł i na dodatek nie zdobył Mistrzostwa Anglii, co jest wielce prawdopodobne, to bardzo możliwe, że nastąpiłoby takie jednak wypalenie, zmęczenie materiału, być może pomyślałby Guardiola, że wszystko, co miał zrobić, to już zrobił na Etihad Stadium i może nawet pożegnałby się z Manchesterem City. Po sezonie oczywiście. Jesteś też takiego zdania, Maciej? No bo wiadomo, że niektórzy tak sobie pół żartem, pół serio mówili, on teraz odpuści ligę. Wygląda trochę jakby odpuścił, ale wiadomo, że to kit. Natomiast, że skupi się na tym, żeby wygrać rozgrywki Champions League, no bo po to go sięgnięto, to jakby jest moje pytanie, a też taki domysł, że chyba pomiędzy nim a właścicielami Manchesteru City te dyskusje odbywają się na trochę innym poziomie niż rodzina Pozzo kontra kolejni trenerzy Watfordu, to jest po prostu... Gilotyna. Raczej nawet jak on będzie miał odejść stamtąd, to myślę, że siądą ludzie na jakiejś poważnej kolacji w najwyższym budynku w Dubaju i powiedzą sobie, podadzą sobie ręce, powiedzą, stary, zrobiłeś dla nas dużo
dobrego naprawdę, ale może ten zespół, może on nawet od niego to wyjdzie, no bo nie, to jest taki gość, który raczej sam decyduje o swojej przyszłości, niż ktoś go po prostu zwalnia. No o i to nawet, mi chodzi. Nawet czytaliśmy niedawno, że jest jakaś klauzula w kontrakcie, która pozwala mu odejść za porozumieniem stron po końcu tego sezonu. I myślę, że Guardiola sobie wyliczył, że ten czas taki realny pracy to mogą być 3 sezony. W nich sobie coś założył i udało się to spełnić. Najpierw byliśmy zachwyceni tym, że zdobył Mistrzostwo Anglii, potem, że potwierdził tę dominację, co było bardzo trudne, bo Liverpool naciskał 97 punktów, 98 Manchesteru City, więc szalone wyścigi, jeżeli chodzi o tytuł mistrza Premier League z tym spragnionym tytułu Liverpoolem, tęskniącym za tym trofeum od 90 roku. Natomiast Pep Guardiola... Ja też jestem przekonany, że to jest takie dwutorowe myślenie. Trochę zarząd myśli swoje i właściciele i Pep Guardiola. I czasami dochodzi do takiego przyjemnego dla wszystkich stron sprzężenia, że jedna i druga strona myślą o tym samym. I wydaje mi się, że tak może być, że Pep Guardiola zrobił bardzo dużo dla Manchesteru City, zbudował drużynę i oczywiście jego celem teraz nadrzędnym jest sięgnięcie po trofeum, jakim jest Liga Mistrzów, wymarzone, upragnione z Bayernem. Pamiętamy, jak to się wszystko kończyło i na którym etapie rozgrywek. Teraz jest Manchester City i też na razie niepowodzenia są wpisane w to, co dzieje się z Manchesterem City z różnych powodów. Natomiast drużyna jest przetrzebiona kontuzjami, zwłaszcza w tej formacji defensywnej. Tutaj jest największy problem, bo nagle wszystko się posypało. To, co jest atutem niesamowitym Liverpoolu, czyli ta stabilizacja, oni w ogóle nie łapią poważniejszych kontuzji. Mowa o tych czołowych zawodnikach typu Van Dijk. Alisson Becker wypadł, ale Adrian się idealnie wpasował w jego miejsce, więc jak gdyby nie było odczuwalne to, że jest rezerwowy bramkarz. I tak cały czas wszyscy starają się wyczekać ten moment. A w Liverpoolu coś padnie, coś się nie uda. 9 punktów straty Chelsea, to wszystko jest do odrobienia. Jak było 5, to nawet ja sam mówiłem, 5 punktów straty przed bezpośrednim pierwszym starciem, to wszystko jest jeszcze w rękach Manchesteru City. Jak Manchester City wygra wszystko do końca, to Liverpool nie będzie mistrzem Anglii. Teraz będzie, ja bardzo kibicuję Liverpoolowi. Chciałbym, bo cały czas pamiętam tych starszych panów, których spotkaliśmy w 2014 roku, gdy Liverpool był o tyle od tytułu mistrzowskiego. Dużo ludzi, bardzo na dużo. Na trybunach. No i tak, a pewnie o czym mówicie teraz? Gdzie byliśmy na Anfield. Byliśmy na Anfield, komentowaliśmy mecz z Manchesterem City, wygrali 3-2 i wydawało się, że Coutinho, Sturridge, Suarez, Spuka, Rodgers... Spisz Gerarda na... Okay. Tak jest, że nie możemy się teraz nie możemy tak. Okay. I że to był ten moment. Wy nie możecie, ja mogę, tak. Zapomniałem dodać. I pamiętam wtedy te twarze tych ludzi, jeden pan poprosił mnie o program meczowy, czy mogę dać mu na pamiątkę. Też chciałem go zachować dla siebie, ale oddałem facetowi, miał łzy w oczach. No widać było, niektórzy tam o laseczkach się już poruszali. Czy panowie, akurat, mocne, tak, akurat taki rząd starszych dżentelmenów za nami siedział i drugi czy skład mogę mu podawać. Ja mówię, proszę, proszę. Widziałem, czy siedzieliście jak tacy mali chłopcy z tych gadżetów. Natomiast to mi dało do zrozumienia, jak bardzo oni potrzebują tego sukcesu. I tak kiedy przyszedł ten niepowodzenie w tym 2014 i teraz w 2019, no to nagle zaczynasz się zastanawiać, że no dobrze, że niech to już idzie swoim torem do końca, niech tam dmuchają, chuchają, niech nic się nie wydarzy, chociaż oczywiście chcielibyśmy, ale myślę, że walka o wicemistrzostwo Anglii, o wielką czwórkę będzie niezwykle pasjonująca, ale ona w jakiś sposób nam to wynagrodzi, niech tam już sobie sprawa mistrzostwa będzie zdecydowanie rozstrzygnięta. Natomiast ja uważam, że angielskie drużyny mają wielkie szanse, żeby namieszać znowu w tej edycji Ligi Mistrzów. Myślę, że w Madrycie bardzo, bardzo się boją. Trafili najgorzej jak mogli, jeżeli chodzi o angielskie, o Lidze Mistrzów. Nie o białej stronie, tylko tej drugiej. No mówię o obu. Tak, o całym mieście, no bo całe miasto trafiło naprawdę piekielnie. Na 2 najlepsze zespoły w Anglii ostatnich lat. To prawda i wiedzą, że znają też tę historię, że Liverpool był 2 razy z rzędu w finale Ligi Mistrzów, że złapał niesamowitą pewność siebie, że jest nie do zatrzymania w każdej formacji. Pruje po mistrzostwo, że dzięki temu zapasowi punktowemu Klopp będzie mógł za chwilę w styczniu już wprowadza system rotacji, który działa. No bo gra Shaqiri, zdobywa bramkę, gra Origi, pakuje 2 w derbach. Oxlade-Chamberlain nie ma problemu i tak dalej. Milner, lewa obrona, proszę bardzo. Henderson zejście w 70 minucie, spoko, zdejmuje opaskę, nie ma kwasu. I tak to pokazuje, z jakim my zespołem, jeżeli spojrzymy na blok obronny, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Van Dijk i Lovren za chwilę wróci. W dobrej formie Gomez jest. Joe Gomez, świetna forma, znakomity ostatni mecz. Za chwilę wróci, wykuruje się Joel Matip i wtedy znowu ta obrona będzie jeszcze pewniejsza. Jest Alisson Becker, który wrócił do składu dość sprawnie. Więc ja tutaj
uważam, że Klopp pracuje na coś więcej. Jak najwięcej punktów ładujemy, bo dzięki temu skupimy się na innym celu. Za chwilę to nie będzie takie coś, że tu musimy pilnować, tu jesteśmy głową, gramy mecz w Madrycie, ale właściwie to cały czas myślimy, że Manchester City, bo się gdzieś potknęliśmy. Nie, ten bufor bezpieczeństwa jest już bardzo duży, a będzie moim zdaniem jeszcze większy. Bo Liverpool jest nie do zatrzymania i inne drużyny, tak jak Guardiola, muszą martwić się o czwórkę. Muszą martwić się o to, jak zagrać w Madrycie, więc tam trzeba będzie wykurować piłkarzy podstawowych, tych, którzy grają w obronie, jak Laporte, doprowadzić go do zdrowia, do formy przede wszystkim, bo do zdrowia to jedno, a żeby był na tym samym poziomie, na którym złapał kontuzję, to jest bardzo długa droga. Może ściągnąć jeszcze jakiegoś obrońcę, mimo tego, że już masz w głowie to, że odchodzisz z klubu na przykład w czerwcu, o czym my nie wiemy, my sobie tutaj dywagujemy na ten temat, może nie. Natomiast Guardiola jeszcze może sięgnie do kieszeni i ściągnie jakiegoś obrońcę, no chociaż taki Laporte, jak wróci do zdrowia, to rozwiązuje mu większość problemów, bo czy obok niego będzie grał Fernandinho, Stones czy Otamendi, to już mniejsze. To, jedno, tak, tak. To już mniejsze, bo on uzupełni tylko i to łatwiej ciągnąć do tego lepszego. Więc ja myślę, że i na Santiago Bernabeu, i na Wanda Metropolitano, no bardzo, bardzo obawiają się tego pierwszego meczu. Grają u siebie z zespołami, które są znakomite z kontrataku. Ten pierwszy mecz może rozstrzygnąć wszystko, ale nie musi, co udowodnił Liverpool, no właśnie, że jak dużo dostanie na wyjeździe, to i tak jest stanie taką odrobić. Chyba psychologiczną przewagę pod tym względem, że każdy, kto sobie przypomni poprzedni sezon, to wie, że dla tej drużyny nie ma strat nie do odrobienia, nie ma rzeczy niewykonalnych. Więc myślą sobie pewnie w Madrycie teraz, jak oni z Barceloną zrobili coś takiego, to trzeba mieć szacunek do tej drużyny. Chelsea zagra z Bayernem. Chcieliśmy zobaczyć zawsze Roberta Lewandowskiego w Premier League, no to go zobaczymy na tle przeciwnika z Premier League i obawiam się, że przy tej kruchości, niestabilności defensywy Chelsea prezentowanej w obecnym sezonie, Chelsea przegrywa na przykład ostatnio z Bournemouth u siebie, co jej się nagminnie zdarza akurat z tym rywalem w ostatnich latach. To Robert Lewandowski może mieć to zadanie ułatwione. Dla mnie tutaj Bayern jest zdecydowanym faworytem tego dwumeczu. Byłbym zszokowany, gdybyśmy zobaczyli powtórkę z finału, na którym zresztą obok redaktora Kolińskiego siedziałem na Allianz Arena. Piękny mecz, fajne emocje. Piękny mecz, zwłaszcza dla kibiców Premier League, tak? Tak, no bo, tak, tak, tak. Bo dla nas to czyli był, dla nas. Dla nas to był sympatyczny bardzo wieczór. Muszę w ogóle po powrocie do domu odkurzyć w jakimś starym telefonie. Bo myśmy siedzieli w genialnym miejscu i kibice, piłkarze Chelsea idący po odbierać puchar przechodzili obok nas wszyscy. Więc tam Petr Czech, Żółwik, ktoś tam Piotrka, to było tak absurdalne. Nie wiem, kto nam dał te miejsca i w ogóle dlaczego tak to się potoczyło. Ale dziękujemy. Ale ja to nagrywałem, po prostu ja to nagrywałem telefonem, jak oni szli. Gdzie ten telefon może być? To byłoby dobre wmontować teraz taka fajna przenośnia, żeby tam się znać. Ale wracając do dzisiejszych czasów, to myślę, że tutaj chyba nie będzie niespodzianki a la Roberto Di Matteo, który wyciąga triumf w Lidze Mistrzów z kapelusza. Nie będzie, chociaż mam takie wrażenie, że Chelsea jest taką największą niewiadomą z tych wszystkich czterech angielskich drużyn, ponieważ my wiemy, że w tych trzech pozostałych to zimą pewnie nie dojdzie do jakichś wielkich transferów, ale kto wie, czy nagle Chelsea, trochę spuszczona ze smyczy, bo ma odblokowany ten zakaz transferowy, może dokonywać transferów zimą. Abramowicz znalazł pin do karty. Tak, nagle Abramowicz powie, macie tu 200 milionów, nie wiem, szalejcie, wydawajcie. Może jednak nie, bo Frank Lampard też mi się wydaje takim gościem jednak zrównoważonym, takim twardo stąpiającym po ziemi i on wie, co osiągnął i kogo potrzebuje tak naprawdę. Ale na przykład defensywa, to myślę, że spokojnie to jest taki obszar, gdzie w styczniowym oknie transferowym ona zostanie wzmocniona. Jakiś solidny obrońca może przyjdzie i już będzie to wyglądało lepiej, bo właśnie ta obrona jest taka najbardziej rozchwiana. Także tutaj ja bym się na razie wstrzymał. Bayern jest na pewno faworytem, ale też wiemy, że Bayern to nie jest ten Bayern z poprzednich sezonów, bo też sobie spojrzałem w tabelę Bundesligi, słuchajcie. Jest dopiero piąty, także to jest szokujące. Czytasz tabelę Bundesligi częściej niż cokolwiek innego. Nie no, 8 zwycięstw w 15 meczach. To pokazuje, z jakim Bayernem też będzie mierzyła się Chelsea i to będzie w lutym, kiedy Bayern będzie mocno naciskany, żeby trofeum krajowego nie stracić. No bo jednak dla nich to jest obowiązek. To jest obowiązek, więc jak gdyby tutaj będzie też takie mocne sprzężenie łączenia ligi z pucharami. Więc dla Chelsea to jest szansa, bo oni biją się o czwórkę.
czwarte miejsce, wszystkich zadowala w pierwszym sezonie Franka Lamparda. Będą możliwości transferowe. Zobaczymy oczywiście jak Abramowicz. Ja uważam, że Abramowicz znów mógł zachłysnąć się, złapać takiej świeżości i taki impuls, żeby jednak tę Chelsea dalej budować. Że jest niesamowita postać Franka Lamparda, związanego z klubem, legendy. Uwielbiałem go jako piłkarza i bardzo, bardzo mu kibicuję jako menedżerowi. Więc Abramowicz może sięgnąć głębiej do kieszeni, ale myślę, że to będą zrównoważone transfery. To, co powiedział Kolina, że jednak tutaj i Frank Lampard, i Abramowicz jak gdyby bardzo dobrze pewnie ze sobą funkcjonują, rozumieją się i cały ten zarząd, który jest gdzieś pomiędzy nimi. Więc Lampard też musi trochę sobie przebudować tę drużynę. Ona jest złożona, wiadomo, no, tu jest tam i Abraham, tu jest Robert Lewandowski, więc jeżeli spojrzymy tylko na dziewiątki, to właściwie De Blues nie mają czego szukać. Tak, nie mają czego szukać, ale siłą Abrahama, Mounta, innych tam piłkarzy jak Pulisic i tak dalej, jeszcze plus ci bardziej doświadczeni, Willian, jest to, że oni nie mają nic do stracenia, a Bayern do stracenia wszystko. I dlatego De Blues nie skazuje na pożarcie. Obawiam się bardziej o Tottenham, choć wydaje mi się, że José Mourinho jako spec od wygrywania, no to, ale RB Leipzig, też sobie prześledziłem tabelę, bo też jej nie śledzę na bieżąco, jest liderem Bundesligi. No więc to też pokazuje, z kim trzeba się mierzyć. No, są super napastnicy, jest Timo Werner, jest Patrick Schick, Czech, który też tam dołączył, więc to pokazuje, z jakim teamem trzeba będzie się zderzyć. Dużo bramek zdobywają, niewiele tracą. Mourinho też ma najgorszy skład, umówmy się. Tylko pytanie do Was brzmi, czy zmieni się to oblicze trenerskie, które nam Mourinho pokazał, wesołego faceta, którego zespół parę goli strzeli, parę straci i jakoś do przodu pojedziemy. Z nerwowymi końcówkami, tak jak w ostatniej kolejce ligowej, ale on jednak kroczek po kroczku już zaczęli ten oddech Tottenhamu, zaczęły zespoły z pierwszej czwórki czuć na swoich plecach i jest coraz bliżej. Natomiast wydaje mi się, że w Lidze Mistrzów, no nie chcę się wierzyć, żeby José Mourinho nie pomyślał sobie, ja to bym chciał sprawić taką niespodziankę i pokazać, że jestem lepszy od Pochettino, nie tylko dojdę do finału, ale go wygram. Nikt na nas nie liczy i ja to zrobię. No to oblicze Mourinho zawsze się zmienia. Zawsze się zmienia na przestrzeni lat w jednym klubie, kiedy już za długo pracuje. Zawsze na początku jest fajnie, a potem jest gorzej. Ale jeśli chodzi o tę taktykę, też wydaje mi się, że to się zmieni. To znaczy, będzie takie kunktatorstwo i będzie takie nastawienie typowo na przygotowanie pod konkretny mecz, pod 1/8, pod 1/4 finału Lidze Mistrzów. I ja w ogóle mam takie wrażenie, że Mourinho zrobi wszystko, żeby w tym pierwszym sezonie w Tottenhamie już zdobyć trofeum, czyli coś, czego brakowało Pochettino i ciągle mu się to wypominało. No to Mourinho ma idealną okazję pokazać, no to ja pokażę, że można zrobić to w parę miesięcy, tak? Nie trzeba w 5 lat. I taki Puchar Anglii albo Liga Mistrzów to jest coś, na co on się według mnie mocno nastawi. Będzie tam pilnował Premier League, no bo bycie w czwórce też na pewno jest w jego ambicji, natomiast te trofeum, bez którego Mourinho nie może żyć, bo on jest takim trofeoholikiem, on musi mieć jakiś puchar zawsze na koniec sezonu, to wydaje mi się tutaj mocno się na to nastawi. Trophyholic, to lepiej brzmi po angielsku. Jak wszystko praktycznie, niestety, dotyczące Premier League. Zamykamy temat Ligi Mistrzów i mówiliśmy troszkę o Chelsea. Przejdziemy sobie w płynny sposób do człowieka, który kilka lat temu był na Stamford Bridge. Carlo Ancelotti kilka lat temu w tunelu prowadzącym na murawę Goodison Park dowiedział się praktycznie, że nie będzie menedżerem Chelsea. I zobaczcie, jakie życie pisze klamry, których byśmy nigdy nie wymyślili, no bo nikt nie wpadłby na to, że za kilka lat Everton będzie rozmawiał z Carlo Ancelottim. To jest trener, którego kojarzymy raczej z pracą w wielkich klubach. Everton by bardzo chciał być wielkim klubem, natomiast no, na dzisiaj nim nie jest. Za rządów pana Moshiriego, czyli w ciągu tych bodaj 3 pełnych lat, 11 punktów straty do top 6 regularnie, średnio tak wychodzi Evertonowi, czyli no, nawet nie ociera się o tą wielką szóstkę. I teraz pytanie brzmi, co to w ogóle jest za pokręcony układ. Dlaczego Ancelotti decyduje się na coś takiego? Powinien zacząć chodzić jak Bogusław Wołoszański wokół Was, bo to są naprawdę sensacje XXI wieku. No ja też nie za bardzo rozumiem, na czym ma polegać. To jest inside joke, jak zobaczyłem to na Instagramie, gdzieś tam w feedzie Premier League. Czy to kwestia hajsu tylko? Czy... Nie, właśnie... No, są bardzo bogaci. Więc... Ale ja tak, ja właściwie też znowu rozpatruję to dwutorowo, tak? No bo wiemy, jest wielka kasa w Manchesterze City, jest najlepszy wówczas menedżer świata, Pep Guardiola, ściągamy go, tworzymy
no coś, czego nie zagwarantowali nam jego poprzednicy. Natomiast tutaj Carlo Ancelotti, który w kolejnych klubach, w których pracował, począwszy od Włoch, przez Milan, gdzie zdobywał dwukrotnie Ligę Mistrzów, to po prostu pokazuje, i Paryż, i Londyn, 10 lat temu trafił do Londynu, 2010 rok, potem od razu tytuł mistrzowski. Sezon 2009-2010, tak? Tak. Tak. Więc po 10 latach wraca, może wrócić na wyspy, ale no, nie całych, ale to pokazuje, że cały czas na Goodison Park marzą o czymś. Tylko akurat czy Carlo Ancelotti to jest facet, który te marzenia potrafi zrealizować, bo co on może z tą drużyną ugrać? Kogo on może skusić, żeby przyszedł do Evertonu? Jakich zawodników? No bo nazwisko Carlo Ancelottiego też pociąga za sobą ewentualnie takie kolejne kroki, że piłkarze znani lub dobrzy będą chcieli trafić do Anglii, do Evertonu. On ich może tam ściągnąć, może sięgną głębiej do kieszeni po niezłe tygodniówki. Ten skład jest przyzwoity, ale to nie jest skład na top six. To jest drużyna, która, no znowu o to top six może się bić, ale to raczej będzie walka o siódme miejsce w Premier League. Więc ja gdzieś tak po cichu liczyłem, że ten Duncan Ferguson dostanie. Ja też po cichu liczyłem, nawet bardzo na to liczyłem, bo tak mi się wydawało, że to jest facet, który no, rozgrzał to wszystko. On pewnie będzie czuł się trochę zawiedziony tym całym faktem. No bo znowu zejście w momencie, kiedy wygrywasz z Chelsea. Garnitur. Drużyna, która wykręca największe przebiegi, robi ileś tam prawie 40 wślizgów w meczu i tak dalej, zasuwają na nieprawdopodobnych obrotach i nagle jedziesz na Old Trafford, prowadzisz 1-0 po dyskusyjnym golu, nieważne, gol uznany, pierwszą połowę, ostatecznie tracisz tego gola na 1-1, ale wywozisz punkt i w niebo wzięty był po tym meczu Duncan Ferguson. Wielki, indywidualny sukces człowieka, który pracował przy wielu menedżerach, który w Premier League 7 goli strzelił Manchesterowi United. No to pokazuje, że to byłaby super historia. Facet z charakterem, związany z klubem, potrafiący przekonać piłkarzy do zasuwania, takich, których Marco Silva przez 18 miesięcy do niczego nie przekonał. Tylko do tego, żeby tracili gole po stałych fragmentach. Tak, gry przegrywali regularnie mecze, liczby Portugalczyka były fatalne. Natomiast tutaj nagle odmiana. Wszyscy grają jak z nóc, zasuwają, Richarlison, ślizgi, Dominik Calvert-Lewin wygrywa każdą głowę. No, czyli widać, że po tym tygodniu razem, no już jest jakaś iskra i to taka ostra. Ląd płonie i nie wiadomo kiedy to wybuchnie, że ten wybuch może być czymś wyjątkowym. Nagle przychodzi facet, który pracował w najlepszych ligach świata, osiągał wielkie sukcesy jako piłkarz klubowy, także w reprezentacji, no i ogromne sukcesy jako trener-menedżer. Mówi w wielu językach, przyjazd na wyspy dla niego jest niczym nowym. Bardzo dobry ma kontakt z piłkarzami, wszyscy go poważają, on świetnie traktuje piłkarzy, jest trochę dla nich kumplem. Wygraj serca, jak to jest, umysły i mecze, to jest jego motto i jestem ciekaw, czy właśnie Everton czegoś takiego nie potrzebuje. Bo to, czego mi brakuje w Evertonie, to ta taka więź i oczywiście Ferguson mógł ją odzyskać. W ogóle liczyłem na to, że znowu będzie Ferguson w Premier League. Jednego mieliśmy fantastycznego na Old Trafford, a teraz no, ten Duncan Ferguson po prostu wzbudził moją sympatię. Trochę tak jakby w jakimś serialu, który bardzo lubimy, pojawił się super fajny bohater i go zabili w drugim odcinku, tak? Nagle okay. Po prostu... Ale to jest biznes, tak? Ale wy trochę zapominacie, mam wrażenie o tym, że... Bo ja jestem, Jarek nie jest fanem tymczasowych trenerów. Ja jestem zwolennikiem tak? takiej teorii, że magia trenera tymczasowego jakoś ulatuje w momencie, kiedy przestaje być tymczasowym. Dostaje kontrakt taki permanentny i nagle okazuje się, że ta drużyna w ogóle przestaje pojawiły grać. Pojawiły się psy w naszym programie. Tak. I znowu... Zbiegły się poszedł Jarka za jego teorię. I znowu drużyna potrzebuje nowego menedżera, więc ja tam do tego Fergusona bym tak nie był aż taki fajnie nastawiony jak wy. Natomiast też mam takie poczucie, że Ancelotti to nie jest trener na Everton. Ancelotti to jest wielki trener skrojony na miarę wielkich klubów, gdzie tak naprawdę często jest tak, że ty nie musisz ich trenować, tylko musisz się z nimi dogadać, żeby te ego nam nie wybuchło w szatni, żeby oni potrafili ze sobą współpracować i to mu się udawało. I to jest taki trener, gdzie przychodzi do wielkiej drużyny, dostaje tam kupę pieniędzy, sprowadza trzy gwiazdy, ustawia to i to po prostu sobie przez cały rok fajnie funkcjonuje. Juve, Milan, jak sobie prześledzimy, Madryt, PSG, Paryż, czy w tym mieście w ogóle jest takie wino, tak, jakie on pije? Ja się zacząłem nad tym zastanawiać. To tego nie wiadomo. Moim zdaniem już Neapol był trochę takim sygnałem, że
to trochę zmierza już w taką troszeczkę inną stronę u Ancelottiego. No bo to nie było Juve z powrotem. Tak, ale, to jest, ale był jednak krok w tył. Jeszcze Monachium. Ale pisze się o kasie, ale pisze się o kasie, że tutaj faktycznie Everton, no bo to chyba Jamie O'Hara, były piłkarz Tottenhamu, gdzieś takie zdanie powiedział, że no nie chce mu się wierzyć, żeby taki Arsenal nie chciał, o Arsenalu za chwilkę sobie porozmawiamy, żeby nie chciał takiego trenera jak Carlo Ancelotti. Bogaci ludzie lubią mieć na podjeździe ładne samochody, drogie samochody, więc tutaj nagle Arsenal ma Artetę w rozmowach, który jest tańszą pewnie opcją zdecydowanie, no bo idzie z asystentury Pepa Guardioli, a Carlo Ancelotti, no to jest taki, dla mnie to jest dzisiaj, jakby to porównać, trochę tak jakby ktoś chodził w garniturze, który już jest tam, ma 5-6 lat, widać, że lekko wyszedł z mody, ale ktoś sobie kupił poszetkę o wartości 10 razy większej niż ten garnitur. Nie, ale ja odnoszę takie wrażenie, że Arsenal i Everton zaczęły myśleć zupełnie innymi kategoriami. Że Arsenalowi potrzeba stabilizacji, powrotu do tego, co gwarantował Arsène Wenger, czyli rozwój, przebudowa, tak jest, przebudowa, sięgnięcie do akademii, wykorzystanie doświadczenia Artety przy Guardioli, no bo to na pewno mogą być bezcenne historie. Natomiast mnie Arteta jako piłkarz w Arsenalu nie przekonywał. On początek był niezły, natomiast on jako piłkarz Evertonu, przepadałem za nim. Świetnie. Czyli asysty, rozumiem, gole. Arteta do Evertonu, a Ancelotti do Arsenalu. Na przykład, to byłoby tak. Natomiast Arsenal chce osiągnąć swój cel. Chce w dłuższej perspektywie odbudować potęgę tego klubu, ale potrzebuje, daje sobie na to czas po nieudanym mariażu z Unaiem Emerym. Natomiast Everton, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ja tak, przecież mieliśmy tych menedżerów kolejnych Evertonu po Davidzie Moyesie, no, zaczęły się problemy. Ściąganie kolejnych menedżerów i nie było ich zbyt wielu, no, ale tutaj sięgnięcie po Carlo Ancelottiego, sam jestem ciekawy, jak zareaguje na to drużyna, jak on podejdzie, jak on odnajdzie się w nowym środowisku, jednak w mniejszym klubie, który jest w cieniu wielkiego Liverpoolu teraz, jeżeli chodzi o sukcesy drużyny Jurgena Kloppa. Ale w planach, Marcin, przepiękny nowy stadion, no i też może taka ambicja, właśnie patrzą, no jak masz na wyciągnięcie ręki przez płot, masz sąsiada, który tak, nagle podwyższył sobie dom o 2 piętra, ma 4 nowe samochody, posłał dzieci na najlepsze studia, a ty żona nowa, ładniejsza. Żona nowa, zęby nowe, a ty siedzisz cały czas w ogródku i wiesz, i pijesz to WKD, czekasz tylko na piątek i jesteś po prostu, zaraz rośnie, a ty nie masz na maszynkę nawet. Nie, no akurat na maszynkę to zaraz mają. Pieniądze mają, natomiast czasami posiadanie pieniędzy nie oznacza od razu wysokiego statusu społecznego w takim ogólnie pojętym tego zwrocie. Znaczy, dobry moment na pewno, żeby taki Ancelotti przyszedł sobie na Goodison Park, bo zaczyna się zima, okno transferowe i już można kogoś za sobą ewentualnie przyciągnąć. Tak? To więc pytanie, kto się zgodzi, tak? No właśnie z tych takich fajnych nazwisk. Może jakieś Polacy pojawią się na Goodison Park. A kto wie? Myśleliście o tym? Że Piotr Zieliński albo Arkadiusz Milik? For example. No chyba nie. Piotr Zieliński już miał być w Liverpoolu. Co prawda to tylko miasto Liverpool, a nie ten Liverpool, no ale któż to wie. No jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej potoczy. Arsenal, bo rozmawiamy o zmianach trenerskich, to chciałbym o dwie rzeczy związane z Arsenalem was zapytać. Arteta, już trochę rozmawialiśmy, ale bardziej o ten głęboki kryzys. Ljungberg, zgodzimy się chyba, jak tu w trójkę siedzimy, no nie. Efekt nowej miotły nie zadziałał. Zadziałał tak zwany efekt starej miotły. Miotła zadziałała przez 9 minut w derbach na London Stadium, tak? Gdy nagle gol za golem. Powiedziałbym bardzo tak cynicznie i przewrotnie, że jak wszyscy mówili, że i tak w ogóle jakiekolwiek wyniki Arsenalu są zasługą Fredrika Ljungberga, a nie Unai Emery'ego, to można powiedzieć, że dalej są. Został i pokazał, że faktycznie są. Nie, no, nie ma się sensu na nim patrzeć. Nie ma sensu, ponieważ on ma zespół, który jest rozbity, no, który dalej, tak jak sobie przytaczaliśmy i rozkładali na czynniki pierwsze, tak, że atak się jeszcze do czegoś nadaje, druga linia jako taka, obrona w ogóle do niczego, więc no, trudno coś zrobić, bo to tam nie chodziło o odmianę takiej trochę mentalności. Jak zespół, który jest nieźle zrównoważony, jeżeli chodzi o Everton, tylko nie było już iskry, którą generował Marco Silva.
Duncan Ferguson, facet o zupełnie innej charakterystyce, zupełnie innej posturze, podejściu do piłkarzy. Wędka, Moise Kina, lekko szalony, w ogóle te jego reakcje, jak on się zachowuje na tej ławce rezerwowych. Zdejmuje marynarkę w samej koszuli, tam ludzie w rękawiczkach. Może to była troska o jego zdrowie, po prostu ze strony właścicieli, że to się źle skończy. Ale tutaj patrzymy na faceta i tam poszedł impuls do zespołu, który grał lepiej, gorzej, ale nie tragicznie, jak na oczekiwania. A tutaj nagle mamy zespół, który spisuje się katastrofalnie, jeżeli chodzi o Arsenal. Jest jednym wielkim rozczarowaniem. Co oglądamy mecz, to po prostu załamujemy ręce. Nawet już w naszej redakcji kibice Arsenalu, nie powiemy kto, to już nawet nie wchodzą w żadne dyskusje, bo po prostu się trochę poddali. Już nie oczywiście w umiłowaniu Myślę, że nie tylko klubu. W naszej redakcji. Tak, tylko tak jak na to patrzą, że znikąd nadziei, znikąd. I dlatego sięgnięcie po Mikela Artetę to znowu jest uzbrajanie się w cierpliwość. Taką naprawdę solidną cierpliwość na wiele. A być może, nie wiem kto miałby przyjść do Arsenalu. Co Arsenal może zaoferować, bo cały czas pamiętajmy o tym, co kluby oferują, ściągając takich menedżerów. No, oferują to, że będą albo stadion, ale też, że będą puchary. No, José Mourinho wziął Tottenham, bo stwierdził, że to jest miejsce, w którym on może... Potencjał jest olbrzymi. Natomiast... W tych wspomnianych klubach jest średnio. No, przebudowa Arsenalu, którą miał przeprowadzić Emery, nie wypaliła. Ja nawet sobie oglądałem tam jakiś program, w którym był Paul Merson i ktoś mówi, no ale przepraszam, no ale przecież byli w finale Ligi Europy. A on, no i co z tego? Zagrali tam najgorszy mecz w historii klubu. Więc jak gdyby... Lepiej, żebyś tam w ogóle nie było. No, lepiej tak. Więc jak gdyby osiągnięcie tego finału, nikt o tym nie będzie pamiętał, bo dostali manto od Chelsea, to Chelsea zagrała dzięki temu w Lidze Mistrzów, więc to, że oczywiście można było dorzucić Arsenal do czterech klubów, które zdominowały Europę w poprzednich rozgrywkach, to zdecydowanie za mało. Jarek, a jeśli chodzi o twój stosunek do tego, co się dzieje w Arsenalu. Arsenal z fatalną defensywą, która traci bramki, pozwala na mnóstwo strzałów, nie umie się przed tym bronić, nie zachowuje czystego. Dzisiaj czytałem wypowiedź sama Allardyce'a. Gdybym pojawił się na The Emirates, szybko sprawiłbym, że obrona przestałaby tracić bramki. Co prawda, jakby zapomniał dodać Big Sam, że też by bramek nie zdobywał, a ofensywa z kolei, ale no... Czyli na 0-0 się szczerze, ale już tak możemy sobie żartować, ale przyszedłby taki Big Sam i faktycznie by to w 3 tygodnie pozwalał. Niestety obawiam się, że krótkoterminowo by to zadziałało. Natomiast to jest tak, że jeśli geniusz Pepa Guardioli, przynajmniej w 50% spłynął na Mikela Artetę, to ma to sens, tak? Bo naprawdę mieliby na Emirates naprawdę solidnego trenera. Tylko problem jest też taki, że tam kłopotem jest nie tylko to, co na boisku, ale także poza nim. To zachowanie Ezila w ostatnim meczu, kiedy jest zmieniony... Nie, to szkoda się męczyć nawet, naprawdę kopie te rękawiczki, jak dzieciak się zachowuje. To jest takie pokazanie, że tam naprawdę nie ma przywódcy. Tam naprawdę jest taka degrengolada, każdy robi co chce i można sobie pokazywać fochy na lewo i prawo, bo nikt właściwie nie wyciągnie wobec niego konsekwencji. Granit Xhaka, to już nawet nie chcę wspominać, tak. Bo to już w ogóle tak. Było apogeum, jeśli kapitan z kapitanem jest takie zamieszanie. Więc nie wiem, czym Arteta ma aż tyle charyzmy, aż tyle takiej twardej ręki, żeby te szatnie pozbierać właśnie tak mentalnie, żeby pozbierać ją tak, żeby tam nie sprawiali piłkarze takich kłopotów wychowawczych. I ja na przykład dzisiaj przeczytałem, że Arteta nie jest numerem jeden. Są prowadzone z nim rozmowy, ale numerem jeden jest jednak na liście życzeń Patrick Vieira. I pod tym względem byłby to lepszy fachowiec, tak? No bo wielki wojownik, którego naprawdę by tam się pewnie przestraszyli piłkarze. To nie wiemy warsztatowo. Właśnie, tego nie wiemy, no tak. I to jest największy problem, więc tutaj rozwiązanie, w sumie sam nie wiem, jakie jest i dobrze, że nie ja o tym decyduję i my nie o tym decydujemy, możemy sobie tylko pogadać, ale jedno jest pewne i to powiedział Fredrik Ljungberg, decyzja musi zapaść już, teraz, za chwilę, bo tu już nie ma czasu, on sam czuje, że on już nic więcej nie zrobi, ta drużyna będzie tylko przegrywała dalej. A my tak nawet spoglądaliśmy sobie na London Stadium, na twarze Ljungberga, na twarz Mertesakera, który porzucił swój fotel dyrektora Akademii, żeby wspierać Frediego Ljungberga w jego pracy z pierwszą drużyną. No to dobry znajomy swoją drogą, tak? Kto? Per Mertesaker? No dobry to za dużo powiedziane, ale razem bawiliśmy się na weselu Łukasza Fabiańskiego przy jednym stoliku i pamiętam jak na meczu Ligi Mistrzów, chyba tam z rok później, szedłem do strefy wywiadów i patrzę, idzie Per Mertesaker. Ja mówię, cześć Per, pamiętasz mnie? On... Ja mówię, u Fabiana na weselu. No tak, cześć Marcin, i tak dalej. I mówi, no to ja mówię, mówi, wywiad jakiś... wiesz, na ilu ja byłem wesela. No tak, on mówi, nie, on mówi, ja mówię, wywiad zrobimy, a on,
Nie. No pewnie, on mówi, no pewnie, gdzie masz kamerę, dawaj, do, które jest twoje stanowisko i tak dalej. Idzie za nim jakiś oficer klubu i mówi, słuchaj, ale najpierw do niemieckiej telewizji, bo oni już czekają i tak dalej. On mówi, to poczekają i ty idzie ze mną, a ten oficer. Czyli jednak dobry znajomy. Szycha, no. Szycha, tak. Nie, no, czyli nie, mega dobry znajomy. Praktycznie znam ludzi, którzy powiedzieli, że, jest, że są przyjaciółmi. Przyjaciel, przyjaciel Fabiana, więc nie będę się pod tę przyjaźń podpinał, natomiast spędziliśmy bardzo przyjemny wieczór na weselu Fabiana i tak, ale myślę, że gdybym go znowu mijał w tunelu, to znowu musiałbym się przypomnieć, kim jestem i znam swoje miejsce w szeregu, spokojnie. A o czym mówiliśmy? A, że patrząc na miny Jungberga i... Tak, i że widzieliśmy, że no to są ludzie, którzy grali na tym poziomie, którzy osiągali sukcesy, no, którzy widzą, że są momenty, w których nic nie wyciśniesz, choćbyś się starał. No co możesz zrobić na treningu? Bo jak poprzestawiać, jeżeli nie docierasz do głów tych piłkarzy i widzisz, że została... No, taka grupa rozbita po Unaju Emerym, po jego transferach, po próbie budowania drużyny z takimi nieporozumieniami, no to ciężko to pozbierać. No ktoś to musi zrobić, ale potrzebuje na to dużo czasu. Oby tylko Arsenal miał tyle cierpliwości, ile tego czasu potrzeba. Czyli będziemy mieli za chwileczkę kolejne roszady trenerskie w Premier League. Duncan Ferguson to tak jeszcze mi przypomina takiego faceta, do którego ktoś się zgłasza o pomoc... kiedy nie działa silnik samochodu i on mówi, co nie działa, ja mam alternator w piwnicy, wyciągnę jakieś stare kable, podpinaj. Jak szalony śmieje, taka pozytywna emocja. Myślę, że on tego prądu mógłby dostarczyć do całej Premier League. Naprawdę, dawno nikogo nie przyjąłem z takim entuzjazmem, tylko że po prostu no myślę, że właściciele, którzy mierzą dużo wyżej, myślą sobie w perspektywie jednak iluś lat, nowy stadion, pewnie chcą przebudować tę drużynę. I też marketingowo, Ancelotti na marketingowo Gullison, tak, to jest mega. To jest mega, to jest mega. No to wszyscy mówią o tym dzisiaj, tak? Dokładnie. Tylko że już jednak dostrzegają ci eksperci, wszyscy tacy między innymi jak my, że jednak Ancelotti jest już u schyłku być może swojej menedżerskiej kariery. To trochę jest jak z Manuelem Pellegrinim w West Hamie. Że menedżer tak, o wielkim nazwisku, przykład. Doświadczony, stateczny, mówiący w wielu językach, osiągający sukcesy już na wyspach z Manchesterem City, Ancelotti, i chcący przywrócić blask tej drużynie, powiedzieć jej, tak jak mówi Pellegrini, wy będziecie zespołem, do tego dążymy, który dobije do szóstki, który w Londynie będzie czołową drużyną, budujemy potęgę tego klubu. No, tylko są pewne ograniczenia, one też są finansowe, no bo to nie są transfery na tym pułapie. Tam przychodząc do klubów, załóżmy wielkiej szóstki, już masz fundamenty wylane. Tutaj musisz te fundamenty budować, a na to potrzeba lat. I nie ma tych lat, bo nagle się okazuje, że brakuje cierpliwości, bo są wyniki znacznie poniżej oczekiwań. No bo musisz wymienić w West Hamie, żeby dążyć do tego, czy grup poza bramkarzem, który jest nie do ruszenia, bo jest najlepszy. Tak, wiadomo. Nie tak, tak, tylko dlatego, że byłeś u niego na weselu. No nie tylko jasne. Dlatego, tak jest. No jak gdyby tam jest naprawdę... Zaker, super tak, obrońca. I tam jest bardzo dużo do zmienienia w West Hamie, żeby grać o wielką szóstkę. No to nikt nie da się tego oszukać. Transfery ofensywnych graczy, takich jak Jarmolenko, jak Felipe Anderson, to stanowczo za mało, czy Sebastian Haller, no bo jednak mówimy też o obronie, o pomocy, gdzie jest Declan Rice, a za chwilę ktoś tego Declana Rice'a nawet za 80 baniek po prostu wyciągnie. Taki Manchester United. Taki piłkarz dla nich może być na przykład bezcenny. Dużo wartościowych, merytorycznych treści. Obawiam się, że i tak niestety całość programu zostanie sprowadzona do tego, że będą zgadywać w komentarzach kibice, kto jest fanem Arsenalu w naszej redakcji. A, jesteś tak zwanym headlinerem dzięki temu. Panowie, jeszcze na koniec chciałbym porozmawiać o Manchesterze United. Dosłownie kilka zdań, bo w tym okresie, kiedy magazynu Kick-Off nie było, United wyprawiali całkiem niezłe rzeczy. Marcus Rashford, świetna forma całego zespołu, zresztą Ole Gunnara Solskjaera, zwycięstwa nad Manchesterem City to przede wszystkim Manchester is red again, moglibyśmy powiedzieć, i zwycięstwo nad Tottenhamem. No i teraz spotknięcie z Evertonem. Jak tego Solskjaera mądrze możemy ocenić w ogóle? Bo tak, był tymczasowym, było super. Potem dostał kontrakt, było trochę gorzej. Tak raz na niego kibice narzekają, jak już zaczynają na niego narzekać falami, to on z powrotem zyskuje sobie ich przychylność. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Manchester United jest na rollercoasterze i ja teraz nie wiem, jak realnie ocenić tego szkoleniowca i ten zespół, o co on się bije w ogóle, jakie są jego ambicje, jakim chce być Manchesterem United. To jak ładnie Martin Samuel napisał w swoim tekście po derbach Manchesteru, że
najbliższe mecze, i zacznę od tego z Evertonu, zdefiniują Manchester United i pokażą, jakim Manchester United chce być zespołem, kim chce być. No i już ten mecz z Evertonem może nie zdefiniował, ale trochę pokazał, że znowu jest szansa, żeby potykać się jednak ze słabszymi rywalami. No znowu jest ten kroczek w tył, ale faktycznie Solskjaer ma tę umiejętność w tym sezonie, że w momencie, kiedy wybuchają te plotki o tym, że ma być zwolniony, to on ma taki mecz, który sprawia, że znowu te plotki gdzieś tam uciekają, tak? Tak jak miał tę serię wcześniej i ten remis z Liverpoolem, który początkowo miał być takim przypieczętowaniem jego dymisji, no to remis sprawił, że jednak no niby zachował posadę, bo remis z Liverpoolem to był jednak sukces. I teraz było tak samo, też miał niby ten dwumecz z Tottenhamem i City też jakby sprawić, że on straci pracę, jednak tej pracy nie stracił. No to jest ten główny problem Manchester United, ta taka stabilność, że potrafią grać naprawdę z tymi największymi drużynami, no zero porażek w meczach przeciwko top 6 w tym sezonie, a tak naprawdę potykają się z tymi drużynami, z którymi nie powinni się potykać. I to jest to, że ten sposób grania Manchester United sprawia, że lepiej im grać jest z kontry, czyli w meczach, w których właśnie nie muszą dominować, nie muszą sobie sami stwarzać tych sytuacji, tylko czyhają na to potknięcie, stratę przeciwnika, lecą z kontrą, jest gol i oni w ten sposób grają. I właśnie nauczenie się tego grania z tymi przeciwnikami słabszymi jest tutaj kluczem do tego, żeby Solskjaer no, jakąś taką stabilizację złapał. No i wszystko Jarek powiedział, bo zdecydowanie tak jest. No, tam, gdzie nie jesteś faworytem, tam Manchester United się bardzo dobrze czuje, bo jest miejsce na kontratak, Rashforda wszędzie było pełno. W tym ostatnim meczu na Old Trafford przeciwko Evertonowi Rashforda było bardzo mało w grze Manchester United. Już w 20 sekundzie miał swoją szansę Jesse Lingard, akurat na 27 czy tam nie, chyba mniej ma lat. Ale w 27-lecie nie strzela jego. Nawet nie wiem, czy nie 27 urodziny, ale na swoje urodziny Lingard mógł zapakować się bramkę, przełamać się. 27, tak. Tak, chyba 27. Więc Lingard mógł zdobyć bramkę. Tak trochę z półobrotu strzelał na bramkę Jordana Pickforda, nie trafił w jej światło, natomiast to też mogło być dla niego przełamanie, no bo to też jest facet, który gra na kredyt cały czas w wyjściowym składzie, jeżeli oczywiście w nim występuje, no bo żadnego gola w 2019 roku w Premier League nie strzelił, przełamał się w pucharach, natomiast no to stanowczo za mało, no było zwycięstwo nad AZ Alkmaar bardzo okazałe, z golem nawet Juana Maty z rzutu karnego, z dwoma trafieniami Masona Greenwooda, no i ten Greenwood wszedł na boisko i znowu... Mata to twój ulubiony raper, przypomnijmy. Też, raczej nie. Natomiast Juan Mata zdecydowanie też taki piłkarz, który wpisuje się w jak gdyby no, w ten kanon tego piłkarstwa, które mnie zawsze tam porywało i imponowało, jak David Silva, Juan Mata, oczywiście za czasów Juana Maty świetności, bo i David Silva też czasy świetności ma już, trzeba to przyznać, raczej za sobą dominuje grę w Manchesterze City i w całym Premier League Kevin De Bruyne, no bo to jest facet, który po prostu czego się dotknie, to gigant. Zamienia w złoto. Nawet. No muszę was o niego zapytać. Tak. Kevin De Bruyne to jest dla was kandydat do gracza sezonu w tym momencie, bo może dojść do takiej sytuacji, w której Manchester City mistrzostwa Anglii nie zdobędzie, ale jednak ten Kevin De Bruyne jako jednostka, indywiduum będzie najlepszy w tym sezonie. To, co wyprawia ten facet i kapitalnie to skwitował Phil Foden w Mixzonie powiedział, twoje strzały to jest joke po prostu przy obecności kamery i reportera, bo nawet chyba no, sami piłkarze City są zszokowani tym, co wyprawia ich kumpel z boiska. No, gość po prostu umie w tym sporcie, w tej dyscyplinie wszystko, jest z innej planety. To takie smutne było też zdarzenie jego i Ezila w starciu Arsenalu z Manchesterem City, bo moglibyśmy w latach świetności Ezila porównać, to byłaby uczta oglądać coś takiego, prawda? Reżyseria, kreują sytuacje, asysty, gole, no ale tutaj grał tylko jeden gość. No, celne strzały Arsenalu w tym meczu 1, celne strzały Kevina De Bruyne 4. To jest jakby podsumowanie tego wszystkiego, co się działo na Emirates. De Bruyne w tym momencie ma najlepsze statystyki z poprzednich swoich sezonów, czyli na tym etapie nigdy nie miał tak dobrych statystyk, czyli goli i asyst. To jest jakby odpowiedź na twoje pytanie, że jeśli on będzie tylko zdrowy i zachowa tę formę do końca sezonu, a jest na to duża szansa,
to musi być piłkarzem sezonu, chyba że się uprą, że musi być piłkarz z mistrza, którym prawdopodobnie będzie Liverpool. To wtedy pewnie dadzą Van Dijkowi. Znaczy nie, bo tak trochę się już nam spowszedniało to, że Van Dijk jest taki równy, regularny, nie do przejścia, nie do przegonienia, nie do przeskoczenia. Bilet kupić na stadion, no to kupiłbym raczej dla De Bruyne niż dla Van Dijka. Dokładnie, to prawda, natomiast pamiętajmy, że Liverpool też ma gwiazdy z przodu i jest Mane, który jest niesamowity. Też tak trochę nam spowszedniało to, co robią ci trzej. Ulubiony piłkarz Leo Messiego. Trzej piłkarzy. Tak. No tak, no nawet uważał Leo Messi, że on powinien dostać złotą piłkę. Chyba nawet przyznawał się publicznie, że na niego głosował. To natomiast, coś takiego czytałem. Natomiast De Bruyne, ten pierwszy gol, ten pierwszy strzał, to jest taki moment, ja tak sobie spoglądam na to tak z piłkarskiego punktu widzenia, że czasami jak dobiegasz do piłki i oddajesz taki strzał, wprawdzie on był niesamowicie mocny, to jednak tak przykucniesz, bo nie dowierzasz, czy to wejdzie. A u niego nie ma takiej reakcji. Nawet przez ułamek sekundy. On po prostu wie, że to wejdzie do bramki. W punkt. Dokładnie tam pakował i tam trafił. A są goście, którzy walą tutaj na treningach, a on to robi w meczu. Ten mecz przypominał trening. Bardzo mi się podoba taka grafika. Chyba Copa América to zrobiła, kiedy De Bruyne jest taki wielki nad boiskiem, jest master of puppets. I on tak trzyma kukiełki, czyli swoich kolegów na sznurkach. No to jest imponujące, jak on przyjmuje piłkę, podaje piłkę, oddaje strzały, że to jest taki zawodnik, którego każdy chciałby mieć w swojej drużynie. Jak sobie myślisz o piłkarzu, którego na pewno chciałbyś mieć, to chciałbyś mieć Kevina De Bruyne. Czy on będzie grał z boku, czy będzie grał na pozycji numer 10, czy w środku pomocy, no to jest facet. Nie gra w Fantasy Premier League, a płynnie przeszedł do tego tematu. Nie ma osoby, która by nie miała Kevina De Bruyne, chyba że jesteś nią jak ty. Nie mam, nie jestem tą osobą, no tak, czyli mam go. Masz go. Ile punktów? Pytam cię tylko, tak wiesz, to jest pytanie, które jeszcze to sprawdziłem. Znaczy nie musisz mówić ile, bo to już rozumiem, że mało. 43, ale to jest tak, że jak na mnie to jest całkiem nieźle, ale generalnie w całej grze to jest kiepsko, zwłaszcza przy tej kolejce. Ja wierzył w magię Tamiego Abrahama. Ale właśnie, bo to jest ciekawe, że ja cały sezon mam Kevina De Bruyne na kapitanie, a tutaj durny uznałem, że Abraham przeciwko Bormów, no to tam jest większa szansa na gole. No nie taki durny wcale. No, czy też tak pomyślałeś? Nie, 71 punktów mam, ale u mnie to grubo poszli Ramsdale z Bormów, bo ja go mam zawsze w bramce. I on super naprawdę broni, jest wysoko w rankingach, 10 punktów, Lundstram 11, Vardy na kapitanie, no bo uznałem, że zmiażą Norwich, oczywiście tak się nie stało, 10 punktów, De Bruyne 19, no i tutaj jakiś strzęp. A De Bruyne na kapitanie ile dałby? 38 punktów. Samą. Tak. A Dark dał tobie ile? 19. I to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek Kick-Off, magazyn Kick-Off za tydzień. Kto będzie gościem? Tego jeszcze nie wiem, nawet sam prowadzący, i to jest urok tego programu. Moimi gośćmi byli dzisiaj Jarek Koliński, dziennikarz przeglądu sportowego. Dziękuję bardzo. Marcin Rosłoń, dziennikarz Kanal Plus. Dziękuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo emocji związanych z Premier League w okresie świątecznego.